Najlepszą decyzją będzie sprawdzenie wytycznych producenta. Rekomendowane ciśnienie często podawane jest na samej oponie. W przypadku klasycznych opon do przyczepki ciśnienie powinno wynosić około 2,5 bara, a jego maksymalna wartość nie powinna przekraczać 3 barów. Opony mające za niskie ciśnienie są narażone na kilka potencjalnych zagrożeń, które mogą wpłynąć zarówno na bezpieczeństwo jazdy, jak i trwałość samej opony. Czym skutkuje jazda z niedopompowanymi oponami? 1. Zwiększone zużycie paliwa. Opony zbyt mało napompowane generują większy opór toczenia, co prowadzi do zwiększonego zużycia paliwa. 2. Nierównomierne zużycie bieżnika. Opony zbyt słabo napompowane ścierają się nierównomiernie, często w okolicach krawędzi bieżnika. Może to skrócić żywotność opony i wymagać wcześniejszej wymiany. 3. Zmniejszona stabilność pojazdu. Niedostateczne napompowane opony mogą wpływać na stabilność pojazdu, zwłaszcza podczas skręcania. Zmniejszona przyczepność może zwiększyć ryzyko utraty kontroli nad pojazdem. 4. Zwiększone ryzyko awarii. Opony zbyt słabo napompowane są bardziej podatne na awarie, takie jak pęknięcia, przecięcia czy przebicia. Dodatkowo jeżdżąc z niedostatecznie napompowaną oponą, narażamy się na uszkodzenie felgi. A czym grozi jazda z nadmiernym ciśnieniem w oponach przyczepy? 1. Zmniejszona przyczepność. Nadmiernie napompowane opony mają mniejszą powierzchnię styku z nawierzchnią, co może prowadzić do zmniejszonej przyczepności. To z kolei może wpłynąć na zdolność przyczepy do utrzymania stabilności i kontroli nad pojazdem. 2. Zmniejszony komfort jazdy. Opony zbyt mocno napompowane absorbują mniej wstrząsów i nierówności drogowych, przez co przyczepa może być podatna na zwiększone drgania i wibracje. 3. Zwiększone zużycie opon. Nadmiernie napompowane opony noszą się nierównomiernie, co skraca ich żywotność. Obszar ścierania może skoncentrować się na środku bieżnika, co prowadzi do szybszego zużycia centralnej części opony. 4. Zwiększone ryzyko awarii. Opony zbyt mocno napompowane są bardziej podatne na przecięcia i przebicia, zwłaszcza podczas jazdy po nierównym terenie. Dlatego ważne jest regularne sprawdzanie ciśnienia w oponach i utrzymanie go na właściwym poziomie. Jeśli chcesz zobaczyć, jak poprawnie zmienić koło w przyczepie, koniecznie obejrzyj nasz film instruktażowy. Pozdro!